Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj wymieniamy przegub zewnętrzny w Audi Q5. Tutaj jest stary przegub. Dużo piachu w środku. Już smar bardzo sfatygowany. Tutaj chcieliśmy spróbować patentu, który widzieliśmy na którymś shorcie, tak? Tam gdzieś na YouTubie go widziałem. Tak, chyba. I tam była używana do tego trytytka, tak zwana opaska plastikowa ściskana. My próbujemy z metalową. Zobaczymy. I teraz miał szczęk pokaz, może o co chodzi. Bo tutaj, żeby wbić przegód, mamy takiego rozszerzalny pierścień, który on jest teraz rozszerzony. On tu się powinien teraz schować i wbijając go, on powinien zabezpieczyć nam tutaj od wewnątrz, tam jest taki rowek i tam on powinien wskoczyć. Nieraz przy montażu tego jest to dosyć problematyczne z tego względu, że nowe opaski, bo stara pęknięta była, tak? Masz tak. Starą? Tak. Starej mamy połowę tego, jest starej na połowę. Mamy połowę, czyli z niej już nic. Tu widać, że przycięta była. Przycięta. Przy montażu prawdopodobnie, albo przy demontażu, no mniejsza z tym, bardziej przy montażu chyba. Raczej przy montażu, nie? I teraz chcemy tak, tutaj to ścisnąć tą opaską. Nałożyć przegub i jak przegub będzie się wślizgiwał, to żeby w tym momencie na końcu tego wślizgiwania ta opaska się na tyle przytrzymała, żeby weszła bez problemu do przegubu. Oczywiście pamiętajcie zawsze, żeby przed montażem przegubów założyć sobie gumę, bo nam się też zdarzyło założyć bez gumy, ale raz jak się ktoś pomyli, to na stałe życie to pamięta. Spróbujemy założyć. Jest. Tak, żeby to w miarę pasownie, nie? Pasowało wszystko. O. Za bardzo. Ja sobie właśnie utrudniłem, bo opaską bym se skręcił i by było, a chcę to zrobić po swojemu. Żeby nie dublować. Tak, żeby nie było, że się odgapię. O. Teoretycznie jest. Ja bym to nawet spróbował delikatnie przykręcić. Zawsze w takich sytuacjach rób się takim przyrządem, czy nie mówię akurat w tym, ale tak, że jak coś tutaj ma zostać, to potem trzeba to usunąć stąd, żeby dało się to swobodnie potem wyjąć. Także trytytkę przecinali tam na filmie, a my będziemy próbować odzyskać, zrobić narzędzie wielokrotnego użytku, żeby dało się to rozkręcić i z powrotem założyć. Dobra, swobodnie nam to chodzi. Jest, zabezpieczenie jest wciśnięte. Przegub mamy sprawdzony, co dobry przyszedł. Tą stronę, tak, jeszcze sobie sprawdzę tylko piastę na szybkiego. Teraz Michał sprawdza tą powierzchnię. Zaraz pokażemy, czy pasuje, bo nieraz wygląda bardzo podobnie, a różni się i po montażu bez sprawdzenia może okazać się, że przegub już idzie do wyrzucenia, bo nieraz na tyle się to zabezpieczenie zatnie, że trzeba przegub wycinać, tak? Tak, jeszcze sobie posmarujemy delikatnie prowadzenie. Prowadzenie, no i sam przegub. Czy można by go było zrobić przez gwint, ale ja jakoś tak nie ufam temu. Tutaj w zestawie w przegubach macie odpowiedni smar do używania. Smarek mamy i zobaczymy, czy się to uda. Czy działa? Na prowadzenie jest. Ach, bez motka nie pójdzie. Delikatnie. Proszę. Skoczyło. Czyli moja teza, jak coś jest głupie, ale działa. Ty. Wcale nie jest głupie. Gorzej jak się teraz między fres ta wprasowała. Nie. Oczywiście. Także tak, bez tego pewnie też dacie radę, ale tutaj mamy pewność albo mniejsze prawdopodobieństwo, że przytniemy, że nam się uszkodzi. Tak, to jest zabezpieczenie. Zabezpieczenie. Zawsze jeszcze warto do góry parę razy popodciągać, czy to wskoczyło, czy to się trzyma. Nie, właśnie gdyby tam się uszkodziło albo coś, no to teraz nie byłoby tego luzu. Znaczy byłby luz, tylko by pewnie nam zeszło, nie? No i zeszło, i jakby się sklinowało, to by nie pracował tak ma pracować. Jest dobrze, wyciągamy teraz przyrząd specjalistyczny numer 48 i działamy dalej. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.